Tomasz Budzyński dla przyjaciół Budzy jest na polskiej scenie rockowej postacią niezwykłą. Urodzony w 1962 roku w Tarnobrzegu, wychował się w Puławach, skończył liceum plastyczne w Nałęczowie, aktualnie mieszka w Poznaniu. Dla miłośników polskiego rocka jego postać to przede wszystkim niezwykły, zapadający w serce głos w takich zespołach jak Siekiera, 2TM23 oraz Budzy i Trupia Czaszka, a przede wszystkim Armia, której był współzałożycielem i jest z nią związany nieprzerwanie od momentu powstania. Osobiście posiadam w swych zbiorach 19 płyt Armii nagranych z jego udziałem. Zbiór ten uzupełnia 8 krążków, które nagrał w innych konfiguracjach, w tym 4 pod własnym nazwiskiem. Ostatni z nich to wydany niedawno album Pod wulkanem. Tytuł może kojarzyć się ze znaną powieścią Malcolma Lowry'ego. To trop, który w jakiś sposób potwierdza literackie zainteresowania Budzyńskiego, począwszy od Becketa po Rimboda i Kafkę. Odszukanie tych związków pozostawiam słuchaczom, jakkolwiek zapewniam, że istnieją. Niebanalne teksty Budzego, zarówno te wykonywane w Armii, jak i w pobocznych projektach, zawsze cechowało przesłanie duchowe, przesycone wizjami malarskimi. Nie komentował wydarzeń społecznych czy polityki, mówił raczej o rzeczywistości duchowej. Im późniejsze, tym są bardziej osobiste, bywa, że uduchowione, czasem inspirowane literaturą, w dużej mierze własnymi przeżyciami, wspomnieniami i baśniami, tu ukłania się dorobek Tolkiena i zawsze, co podkreśla ich autor, integralnie związane z muzyką. Tomasz Budzyński jest postacią wyjątkową, nietuzinkową. W jakimś stopniu odkrywa swą osobowość w obszernej autobiograficznej opowieści Soul Side Story, wydanej w 2011 roku przez Rock Service. Na jego drodze artystycznej pojawiały się inspiracje indiańskie, rycerskie, motyw Don Quixota, a od pewnego czasu identyfikuje się z przesłaniem na wskroś chrześcijańskim. Nie kryje swej wiary, do której oficjalnie przyznał się już w pamiętnej niewielkiej książeczce Marcina Jakimowicza Radykalni, wydanej w 1997 roku. Sam jednak odsyła czytelników do innej swej książeczki Miłość, która ukazała się w 2016. Uważa, że jest dużo bardziej aktualna. Wszak od tej wcześniejszej minęły 2 dekady, a on sam nieco się zmienił i dojrzał. Potwierdzeniem wyboru takiej drogi życia była działalność formacji 2TM23, supergrupy złożonej z muzyków Acid Drinkers, Flapjack, Army i Hawk, potocznie zwanej Tymoteusz, powołanej do życia w 1996, której twórczość opierała się wyłącznie na tekstach biblijnych, zaś muzycznie zawierała elementy muzyki metalowej, punk, reggae, folk i inspiracje elektroniczne. Zespół istnieje do dziś i ma w dorobku 11 albumów. Budzyński chętnie sięga także po pędzel. Swe malarstwo wykorzystuje w projektach okładek płyt, jakkolwiek funkcjonuje ono również niezależnie. Jego obrazy wystawiane były na wystawach w różnych galeriach, m.in. w warszawskiej Kordegardzie. Pod wulkanem to jego pierwsza od 12 lat płyta, którą sygnował własnym nazwiskiem. To taki Budzyński, jakiego dobrze znam i na jakiego czekałem. Przynosi niezwykle spójną i konsekwentną muzykę. Album zawiera 11 utworów w nieco akustyczno-folkowym klimacie, za które odpowiada oprócz lidera Stanisław Budzyński, grający na gitarach, prywatnie syn Tomasza, Tomasz Drozdek, grający na perkusji, Beata Polak na instrumentach perkusyjnych, Karol Nowacki na akordeonie i klawiszach, Jan Szczepaniak na waltorni, Mateusz Pospieszalski na saksofonie oraz Michał Jacaszek odpowiedzialny za ogólnie pojęte elektroniczne przestrzenie ambientowe. Tu warto przypomnieć ich wspólne dokonania, reinterpretację kultowego albumu Legenda Armii z 1991 roku oraz Stutthof Apel Cieni wydaną w 2018. Widać, że obaj muzycy mimo odmiennych stylistycznie światów doskonale się rozumieją. Nie do przecenienia jest także udział w przedsięwzięciu Budzyńskiego juniora, który brzmieniem gitar potrafił wspaniale wtopić się w muzyczny świat ojca i na swój sposób go uzupełnić. Jest on również współautorem wszystkich kompozycji, zaś za teksty odpowiedzialny jest senior Budzyński, który wykreował starannie przemyślaną opowieść. Znalazło się w niej miejsce na tęsknotę, niepewność, ale i nadzieję. Klimat tej płyty nieco przywodzi na myśl wspólne dokonania Brendana Perry'ego i Lizy Gerrard z poznaku Dead Can Dance i wytwórni 4AD, przy czym całość ma jednak swój bardzo indywidualny charakter. Album powstawał niespiesznie, niemal 3 lata. W zamian otrzymaliśmy prawdziwie urzekający, niesamowity świat dźwięków i słów. Dostojny, melodyjny, momentami tajemniczy i niepokojący, pełen niezwykłej aury. Warto bliżej przyjrzeć się kompozycji Max Koniec Polski w warstwie tekstowej będącej jakby przesłaniem do Roberta Brylewskiego, współtwórcy Armii, oraz Pieśń Wieczorna,
oparta na poezji cygańskiej poetki Papuszy. Trzeba też sporo uwagi poświęcić tytułowej kompozycji z albumu. To niemal 8 minut niezapomnianej, wielobarwnej podróży wśród gwiazd, szamanów, prawdziwie wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy od lat z uwagą śledzą twórczość lidera armii. To jest ten świat, do którego tęsknię i w którym wypoczywam, lecząc uszy pełno zgiełku i jazgotu. Mimo iż do grudnia jeszcze sporo czasu, to mój typ na jedną z najważniejszych płyt roku. A tak na marginesie, autorką okładki jest Nina, córka Tomasza Budzyńskiego i siostra Stanisława.